kolorowym korowodem kilkuset osób, który przeszedł z rynku miejskiego do Siemianowickiego Amfiteatru, zainaugurowano 31. wojewódzką biesiadę zespołów artystycznych klubów Złotego Wieku. Imprezę prowadzoną przez Lucjana Czernego i Marka Omelana otworzyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Siemianowickiego Centrum Kultury. Oddaję głos starościnie naszej imprezy. Pani Alfredo, proszę bardzo, publiczność jest pani. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło powitać na kolejnej już biesiadzie zespołów artystycznych Klubu Złotego Wieku w Siemianowicach Śląskich. Kochani, to już 35. biesiada. Nie mówiąc o pierwszych takich dzikich kilka, które organizowaliśmy jako właśnie seniorzy w Parku Pszczelnik. Ale 35 lat, rok w rok już spotykamy się oficjalnie na biesiadach zespołów artystycznych Klubu Złotego Wieku, właściwie z całego województwa. Były lata, że nawet przyjeżdżały zespoły, podobnie jak w tym roku, z zagranicy. Na powitanie wystąpił siemianowicki chór Denuo. W bloku gościnnym zaprezentowały się zespoły Mati Ciarik ze Słowacji, gruziński zespół Mermisi, oraz goście z północy Polski, zespół Perła Warmi. W głównej części wojewódzkiej biesiady wystąpiły regionalny zespół folklorystyczny Jaworznik z Wojkowic, zespół folklorystyczny Bojszowianie z Bojszowów, działający przy Siemianowickim Centrum Kultury chór Wesoła Jesień, zespół regionalny Piekarskie Klachule z Piekar Śląskich, zespół śpiewaczy Dąbie z Gminnego Ośrodka Kultury Strzyżowice Gródków, zespół folklorystyczny Grodźczanie z Będzina Grodźca, artystyczna rodzinka seniorów Nie Dejmy Się z Wodzisławia Śląskiego, zespół regionalny Jaworze z Jaworza oraz zespół pieśni i tańca Siemianowice.
zobaczymy. Proszę pani, to jest taka nowa inicjatywa miejska plus szpitala jako urzędu miasta, żeby po prostu pomóc uzyskać informacje o pacjentach nie dla nas, tylko dla państwa, bo nieraz jest tak, że komuś się coś dzieje w domu, tak? Podczas biesiady przy wejściu do amfiteatru prowadzona była akcja promująca tak zwaną kopertę życia. Przedstawiciele Urzędu Miasta, służb medycznych i policji informowali i przekonywali, zwłaszcza osoby starsze, o przydatności posiadania tego typu koperty w domu. Jej umieszczenie w widocznym i dostępnym miejscu umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. To jest danych osobowych, numeru telefonu do bliskiej osoby, przebytych chorób, zażywanych leków i uczuleń. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem koperta życia. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary łatwe do znalezienia.